Sebastian Nowacki, policjant z Płocka, podjął decyzję o zakończeniu przejazdu po 470 km z uwagi na krwiak, który pojawił się w trakcie kontynuowania jazdy, po tym jak kilka godzin wcześniej zderzył się z cysterną i trafił do szpitala na badania. Podczas pokonywania kolejnych kilometrów, ból oraz krwiak, którego na początku w ogóle nie było, oraz ból, który mi towarzyszy, zmusił mnie do zasięgnięcia kolejnej konsultacji lekarskiej, gdzie stwierdzono jednoznacznie, że kontynuowanie dalszej jazdy zagrażałoby już mojemu bezpośrednio zdrowiu i muszę się pogodzić z wynikiem 470 km rowerem bez snu w celu charytatywy dla Oli. Przypomnijmy, młodszy aspirant Sebastian Nowacki, policjant z KMP w Płocku, postawił sobie za punkt honoru, że pokona 1000 km na rowerze, bez snu, by pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie 19-letniej Aleksandry Ziomki z Radomia. Metą na jego trasie miał być Szczecin. Mimo tego, że policjant z przyczyn niezależnych od siebie nie ukończył trasy, to i tak firma ZIP Laboratoria, która była sponsorem wyprawy, wpłaciła 10 000 zł na leczenie młodej radomianki.